Witam, nazywam się Konrad Łęcki i jestem reżyserem filmowym. Interesuję się historią Polski i opowiadam o niej w swoich filmach. Dotychczas zrealizowałem obraz o oficerach polskich zamordowanych w Katyniu, filmy poruszające tematykę stanu wojennego oraz historię polskiego podziemia niepodległościowego. I właśnie ten film, czyli Wyklęty, został przez Państwa szczególnie doceniony. Obejrzany przez miliony widzów, pokazał, jak bardzo był potrzebny. Cieszy mnie to, gdyż powstał w dużej mierze za pieniądze od Was, ze zbiórki publicznej. Zaufaliście mi i nie zawiodłem. Do dzisiaj otrzymuję od Państwa wyrazy uznania i pytania o kolejne produkcje. Od premiery Wyklętego minęło jednak 5 lat. Starałem się w tym czasie pozyskać środki na swoje kolejne filmy od instytucji publicznych, których zadaniem jest wspieranie takich propolskich projektów. Niestety, projekt ekranizacji książki o Janie Piwniku Ponurym pod tytułem Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie odrzucony. Projekt filmu o konfederatach barskich odrzucony. Po kilku latach zabiegań udało mi się wreszcie pozyskać środki publiczne na film poruszający kwestię rzezi wołyńskiej pod tytułem Łuna. Zrealizowałem część zdjęć, po czym produkcja stanęła. Mimo ciągłych prób zdyskredytowania mnie jako reżysera, walczę o dokończenie produkcji. Uważam, że jest to temat ważny, bez względu na doraźny interes polityczny. Żenującym jest to, że podczas gdy ja muszę latami zabiegać o pieniądze na swoje propolskie filmy, miliony publicznych środków wydawane są na pseudoartystyczne happeningi i antypolskie gnioty, które wciąż szkalują nasz kraj, a Polaków przedstawiają jako antysemitów, pijaków, złodziei, szkalują nasze służby, w tym Straż Graniczną i ośmieszają nasz kraj. Dzisiaj młodzież, pozbawiona wzorców, karmi się patologią z internetu. Nie zamierzam godzić się z taką sytuacją, a czas gra na naszą niekorzyść. Nie chcę jednak kolejnych kilku lat spędzić wycierając korytarze instytucji, które zamiast mnie wspierać, okazują mi jawnie pogardę i brak zrozumienia dla moich propolskich projektów. Dlatego wracam do metody znanej z Wyklętego. Chcę zrobić następny film ze zbiórki. Chcę go zrobić razem z Wami. Wiem, że w naszym kraju żyje wielu ludzi, którym Polska bliska jest sercu, którzy chcą, aby ich dzieci znały i były dumne z jej historii. Napisałem scenariusz na podstawie losów jednego z najbardziej zasłużonych dowódców podziemia niepodległościowego, autora wielu brawurowych akcji wymierzonych przeciwko Sowietom i tzw. władzy ludowej. Na razie nie zdradzę, o kogo chodzi. Dlaczego znowu temat żołnierzy wyklętych? Z przyczyn, o których powiedziałem wcześniej. Tytuł filmu to Bez wyboru. Nauczony doświadczeniem, chcę, żeby był to obraz wolny od wszelkich nacisków politycznych i w pełni niezależny. Wiem, że czasy mamy trudne, ale takie produkcje muszą powstawać. Zwłaszcza teraz. Wierzę, że zrobimy razem kolejny ważny film dla naszej tożsamości. Dlatego proszę Państwa o wsparcie finansowe tej produkcji. Podobnie jak przy Wyklętym daję gwarancję, że absolutnie każda złotówka zostanie przeznaczona bezpośrednio na film. Będę Was na bieżąco informował o postępie prac nad jego produkcją. Na dole ekranu macie Państwo wszelkie dane do zbiórki. Olbrzymia prośba o przekazanie tego apelu dalej, również za granicę, do Polonii. Wierzę, że razem nam się uda. Zrobiliśmy wspólnie Wyklętego, zrobimy Bez wyboru. Bardzo Was proszę, wesprzyjcie mnie w tym projekcie, na przekór wszystkim tym, którzy wciąż zakłamują naszą historię. Pozdrawiam.